arcybiskup Paryża i arcybiskup Lyonu. To właśnie. Moi drodzy bracia i siostry, Eucharystia nie ma granic i my, sprawując ją dzisiaj tutaj, w tej uroczystej formie na błoniach krakowskich, sprawujemy ją zjednoczeni z całym Kościołem, a wszystkie znaki tej jedności w wymiarze geograficznym, znaki tej jedności, są dla nas szczególnie wymowne i drogie. Eucharystia nie ma granic, ogarnia człowieka we wszystkich wymiarach jego bytowania i powołania. I to jest ta Eucharystia, taka mała postać chleba, płatek chleba, który ogarniamy naszymi ustami, naszym organizmem, naszym sercem. W tym sercu spotyka się małość Eucharystii, pokora Eucharystii, znamie wyniszczenia Chrystusowego, z jej niczym nieogarnioną wielkość. Pragnąłbym, ażeby ci, którzy nie mogli uczestniczyć w naszym dzisiejszym wielkim zgromadzeniu beatyfikacyjnym i eucharystycznym, w szczególny sposób doznali jego owoców. A mam tu na myśli chorych, osoby pozbawione wolności, tych wszystkich nieobecnych, których tutaj przywołuje nasza miłość i którzy przez naszą miłość są tu szczególnie obecni. Albowiem Eucharystia nie ma granic. Chrystus idzie za człowiekiem wszędzie, dokąd idzie człowiek, dokąd prowadzą człowieka. Chrystus idzie za człowiekiem, jest bowiem dobrym pasterzem. Jeszcze raz temu pasterzowi, pasterzowi wiecznemu, pasterzowi dobremu, zawierzam naszą wspólnotę na błoniach krakowskich, zawierzam Kościół krakowski, zawierzam Kościół w ojczyźnie mojej, zawierzam Kościół na wszystkich krańcach ziemi, Chrystusowi, dobremu pasterzowi, zawierzam Kościół w ojczyźnie mojej przez jasnogórską matkę i panią. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za wasze uczestnictwo, za głębie modlitwy. Dziękuję wam za zjednoczenie z Chrystusem i za to, że mnie, waszemu bratu, pozwoliliście być szafarzem tego zjednoczenia z Chrystusem, w którym jest nasza nadzieja. Drodzy
Drodzy Państwo, w ramach dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy homilii, którą święty Jan Paweł II wygłosił na krakowskich Błoniach 22 czerwca 1983 roku. Teraz już mamy mało czasu, ale bardzo szybciutko. Prośby i podziękowania na najbliższą nowennę do Matki Bożej. Matko Najświętsza, dziękuję za przeżyty rok i doznane łaski. Dziękuję i proszę o opiekę nad mamą Józefą, prosi ksiądz Marek. Matko Najświętsza, Ani Ostrzęcej Pomocy, dziękuję za 56 lat życia Adama z Mysłowic. Proszę o dalsze Boże błogosławieństwo. Matko Najświętsza, błogosław i chroni złego Michała z Rzeszowa. Opiekuj się rodzicami. Matko Boża, Ani Ostrzęcej Pomocy, cudowna lekarko w Holowach, przybądź z darem ulgi dla cierpiącej Genowefy Sadlna. Matko Najświętsza, ulecz dolegliwości Anny z Gościeszowic. Matko Boża, ucieczka uwikłanych w nałogi, proszę o uwolnienie od nałogu alkoholowego wnuczka Michała, o jego powrót do Boga, błogosławieństwo dla niego i dla całej rodziny. Mateńko kochana, błagam łaskę zdrowia dla pani Haliny, przywróć jej siły i błogosław każdego dnia, prosi Alicja z Torunia. Matko Boża, nieustającej pomocy, uzdrów chorą Klarę z Legionowa, prosi opiekunka, bądź jej opiekunką i pocieszycielką. Najświętsza Panno, lekarko chorych, nadzieja cierpiących, modlę się ulgę w dolegliwościach, które choruje moje rodzeństwo, Ignacy, Zygmunt i Krystyna z Niemiec. Otocz ich opieką, prosi Alina. Matko Najświętsza, otocz swoją opieką rodzinę Szklarskich, obdarz łaską zdrowia i prowadź, proszę Twoi czciciele. Matko Boża, prowadź naszego syna Rafała i pomagaj mu w jego pracy, proszę rodzice. Matko Najświętsza, otul płaszczem swojej opieki Twoją czcicielkę Jadwigę z Torunia, obdaruj ją łaską zdrowia, prowadź i błogosław także mężowi Eugeniuszowi i całej rodzinie. Matko Boża, uzdrowienie chorych, proszę Cię o opiekę nade mną i rodziną, szczególnie o łaskę zdrowia, prosi Patrycja. Matko Boża, pomocy nieustającej, błagam Cię w intencji mojej córki Moniki o rozwiązanie trudnych spraw życiowych, prosi Matka Twoja czcicielka. I drodzy Państwo, przenosimy się do Sanktuarium Matki Bożej Pomocy Nieustającej w Toruniu na Bielanach. Zapraszamy do uczestniczenia w nowennie do Matki Bożej Pomocy Nieustającej. Nabożeństwu będzie przewodniczył ojciec Mariusz Mazurkiewicz, redemptorysta. Także śpiewajmy, śpiewajmy Panu Bogu, śpiewajmy. Demisja Macierewicza. Śpiewajmy, śpiewajmy. Śpiewajmy, śpiewajmy, proszę Państwa.